Daniel Mitchell. Pierwsza z Kanady z numerem trzecim Nicole Maurer. Number 3, Nicole Maurer, Canada. Siemanko moi kochani, ja jestem Dominik i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dniu dzisiejszym, jak widzicie, znajdujemy się w Szczyrku i przyjechaliśmy tutaj na Redznie Grand Prix 2023 na konkursy kobiet, a także mężczyzn. Dzisiaj mamy sobotę i to właśnie dzisiaj pokażę wam skoki. Ten odcinek najprawdopodobniej zobaczycie w sobotę, w niedzielę. Także jeżeli takie odcinki wam się podobają, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam do zasubskrybowania kanału. Także co, zapraszam na dzisiejszy odcinek. 5 dzień sierpnia 2023 roku rozpoczynamy rywalizację w cyklu letnich zawodów Grand Prix. Witamy w konkursie kobiet dyrektorkę cyklu Chike Yoshide. Welcome to FIS Ski Jumping Grand Prix in Szczyrk. Delegatem technicznym jest Geisteinar Lend z Norwegii. So race director Chika Yoshida, technical delegate Geisteinar Lend. Kierowniczką zawodów fantastyczna Faustyna Mali. Chief of competition Faustyna Mali. Asystentem delegata technicznego Jernej Damian. Assistant technical delegate Jernej Damian. Asystentem dyrektorki cyklu Miran Tepesz. Asystent race director Miran Tepesz. Aga Baczkowska i Renata Nadarkiewicz to dwie fantastyczne Polki, które będą trzymały na te prawidłowym sprzętem zawodniczym. Equipment control, Aga Baczkowska and Renata Nadarkiewicz. Pięciu sędziów, Bokienkoła Kazimierz Bafia Polska. Welcome our judges, stand A, Kazimierz Bafia, Poland. Bokienko Mer, reprezentujący Kazachstan, Nazym Nasyrow. Stand B, Nazym Nasyrow, Kazachstan. Bokienko C, Niemiec Tomasz. Tomasz Schubeck. Stand C, Thomas Schubeck, Germany. W okienku D, Martin Renningen z Norwegii. Stand D, Martin Renningen, Norway. I w okienku E, Martin Schick ze Słowacji. Stand E, Martin Messing, Słowacja. Skocznia Skalite, wielkość tej skoczni to 104 metry. Punktka oznacza 95 metrów. Raz jeszcze przypomnę, za skok długości 95 metrów zawodniczka otrzymuje 60 punktów. Każdy metr dalej wart jest dodatkowo 2 punkty. Każdy metr bliżej to oczywiście od tych 60 punktów odejmujemy 2 punkty. W serii próbnej mieliśmy 2 skoki powyżej 100 metrów. Ustawiano odpowiednio belkę startową. Obecnie z 13 belki startowej pierwsza zawodniczka w konkursie to Polka, Pola Bełkowska. With number one, Pola Bełkowska, Poland. Wiatr tym razem, proszę państwa, wieje pod narty. 6 punktów trzeba będzie odjąć naszej reprezentacji właśnie zastrzający wiatr, a skok długości 76 metrów. 76 meters. Noty od 14,5 do 15,5 punktu. Tym drugim na belkę startową właśnie wpisuje się Tamara Meszikowa ze Słowacji. Na rozbiegu pojawia się, a przed nami kolejna Polka, Anna Twardosz. Anna Twardosz. Number 7, Anna Twardosz, Poland. Jedziemy z kibicowaniem. Jest na rozbiegu. Około 85 metrów. Reprezentująca AZS AWF Katowice Anna Twardosz przekroczyła granicę 80 metrów o 3 metry, 83 metry. 83 meters. 83 metry wykonania Anny Twardosz. Po 16 punktów. Za niesprzyjający wiatr dodane prawie 2 punkty. Emeli Toraco ze Szwajcarii nadal na prowadzeniu. Anna Twardosz w tej chwili na miejscu trzecim, bo wyprzedzają jeszcze Austriaczka Katarina Elmauer. A na rozbiegu już kolejna ze Szwajcarii to Zina, ale przede wszystkim... A przed nami kolejna Polka, Nikor Konderda. Beskidy, ale lubi skocznie w Beskidach. Nikol Konderla. Lecimy z kibicowaniem. 14. Number 14, Nicole Konderla,
Już na belce. Udaje się na rozbieg. Jedzie już w dół, za chwilę będziemy ją widzieć. Leci. Około 88 metrów. I pewnie ponad 85 metrów. Nicole Konderlausza. Zaraz zobaczymy, ile skoczyła. Zostanie. Dokładnie. 0,1 punktu. Odległość 88 metrów. Tak jak widziałem, 88 metrów. Przyznali sędziowie. Jedna nota 15,5, jedna nota 16,5, trzy noty po 16 punktów. Wszystko to. Bardzo dobry skok w wykonaniu Nicole. I aktualnie jest na trzecim miejscu. Z Finlandii. Szwajcarka Arne, druga Polka Nicole Konderla na miejscu trzecim ze skoku na dole. A przed nami ostatnia Polka z pierwszej serii konkursu. Paulina Ciesza. Trudne warunki, wiatr wiruje. Patrzy na to wszystko. Polka, mam super noce. Nuci sobie zapewnie, zapewne Paulina Ciesza. Number 17, Paulina Ciesza. Leci, 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 leci. Około 70 metrów. Granica 70 metra to był skok naszej reprezentantki 71,5 metra. Dokładnie 71,5 metra w wykonaniu Pauliny. 2 noty po 14,5 punktu, 3 noty po 15 punktów. Aktualnie zajmuje 16 miejsce. 2,3 punktu w tej chwili Paulina Cieślar na miejscu 16. Kykkonen z Finlandii. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep dreaming. A przed nami w finałowej rundzie Anna Twardowsz. Jest już na belce. Jedzie. Leci, 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 leci. Około 85 metrów. I przejechała obok nas. Zobaczmy, ile skoczyła na pokrótce. 85 metrów. Tak jak mówiłem, tyle skoczyła. Sprzyjający wiatr, więc trzeba będzie odjąć 2 punkty, a noty od 15,5 do 16 punktów. 4 razy 16, jedna nota 15,5. Anna Twardowsz w tej chwili na miejscu drugim, a liderką jest czeska Karolina Indraczkowa. A na rozbiegu Japonka Riko Sakurai. With number 22, Riko Sakurai, Japan. Polka aktualnie na drugim miejscu. Po dobrym skoku. A przed nami ostatnia Polka w tym konkursie. Nicole. Number 14, Nicole Konderla, Poland. Siedzi już na belce i za chwilę pojedzie w dół rozbiegu. I zobaczymy ją przed naszymi oczami. Już zbliża się do progu. Wychodzi w powietrze i... Około 83 metry skoczyła Nicole. Nie tak daleko jak w pierwszej serii. Wtedy, przypomnę, było 88 metrów, teraz 8 metrów bliżej. Dokładnie 80 metrów w wykonaniu Nicole. Wszyscy sędziowie ocenili ten skok na 15,5 punktu. Wiatr odjęty z 80 punktu Nicole Konderla. W tej chwili na miejscu 9. Anna Twardowsz jest 7. Prowadzi Japonka Miyajima. A na rozbiegu już Słowenka Tatra Komar. Zakończył się pierwszy konkurs w wykonaniu pań. W tym konkursie do drugiej serii awansowały dwie Polki. 21 była Anna Twardowsz, a 23 Nicole Konderla. My aktualnie udajemy się na krótki spacer po Szczyrku, a na skocznie wracamy o godzinie 14, o której rozpocznie się
seria próbna przed konkursem panów o godzinie 15. A teraz kilka ujęć z szyrku. Przed nami emocje związane ze skoczkami. Witamy dyrektora cyklu Sandro. Moi kochani, Pekile. Rozpoczynamy konkurs panów. Delegatem techniczny za chwilę pierwszy z Polaków. Marcin Gruber. Kierowniczką zawodu, zawsze uśmiechnięta, zawsze fantastyczna Faustyna Wali. W dzisiejszych zawodach użyjemy 9 Polaków. Asystentem delegata technicznego Jerny i Damian ze Słowenii. Asystent technical delegate Jerny i Damian Słowinia. Asystentem dyrektora cyklu Borek Sedlak. Asystent race director Borek Sedlak. A sprawdzaniem kombinezonów i sprzętu skoczków zajmują się Christian Katol i Dawid Kowalski jedzie na górę skoczni. Christian Katol and Jürgen Winkler. Idziemy go tam. Sędzia Martin Messik ze Słowacji. Stand A, Martin Messik, Słowacja. W okienku B, polski sędzia Kazimierz Basia. A za chwilę na beczce Martin Gruber. Sędzia z Kazachstanu Nazim Nasyrow. Stand C, Nazim Nasyrow, Kazachstan. W okienku D, już pojawia się na beczce sędzia z Niemiec Tomasz Szubek. Stand D, przedostatni przeskoczek. I w okienku E, Norweg, Martin Reningen. Stand E, Martin Reningen, Norway. 50 stoczków z 15 państw. Rozpoczynamy pierwszą serię konkursową. Zaczynamy z piątej belki. Jeszcze przedstoczek, a za chwilę pojawi i ostatni przedstoczek. Reprezentant Polski, 9 Polaków, po 6 Austriaków i Norwegów, 5 Japończyków, 4 Szwajcarów, 1 Bułgar, 2 Włochów, 1 Roman, 2 Turków, 4 Szwajcarów, 2 stoczków z Ukrainy, 1 ze Słowacji, 1 ze Słowenii, 3 ze Stanów Zjednoczonych. I siada na belce już Marcin Gruber. I panowie, rozpoczynamy zawody z numerem 1. Zielone światełko. Marcin Gruber. Jedzie. Jest powietrzno. I wylądował. Zawody rozpoczęły się z piątej belki startowej, a Marcin Wrubel. A tutaj mamy konkursę. Konkursowej 88 metrów. 88 metrów. Noty od sędziów 16, 16, 16,5 i dwie noty po 17 punktów. A za chwilę kolejny z Polaków. To szczęście, że zostaje liderem. A już na belce startowej z numerem 2 Paweł Bąsek. Na belce mamy Paweł Bąska. Żółte światło. Czy uda mu się skoczyć? Za chwilę zobaczymy. Mocno wieje z tyłu. Siada na beczce po raz drugi Paweł Bąsek. Czy uda mu się skoczyć? Po wylądowaniu pod mokre wiatru dosyć znaczne kocie. 94 metry. Po pół punktu, a Paweł Wąsek tutaj macie dostał 94 metry. Dobry skok wykończony. Lądowanie sporo kosztuje. Nawet nieco brzydkim lądowaniem niestety. A za chwilę kolejny Polak. I będzie to Kamil Stoch. Siedzi na belce. Uwaga!
czekacie jeszcze? Uwaga, jest zielone światło! Około 95 metrów. Oznaczająca 95 metrów. 95,5 metra. W wykonaniu Kamila Socha. Za sprzyjający wiatr. Ładnie to. 4 punkty noty w granicach 17 i 4 noty po. Dobre noty, jak na Kamila przystało. I Kamil Soch obejmuje prowadzenie. A przed nami Piotr Żyła. I uwaga, siedzi na wędce. I za chwilę odda swój skok. I znowu mocno wieje z tyłu. Nie uda się mu ruszyć w tej sekundzie, w tej minucie. Za chwilę zobaczymy. I uwaga, uwaga. Cały czas wieje z tyłu. Za mocno w tej chwili. Czy uda mu się ruszyć w tej minucie? Uwaga, uwaga. Czekajmy. Przestaje wiać. Warunki się uspokajają, ale czy uda mu się skoczyć? Za chwilę zobaczymy. Czekamy, czekamy i jest zielone światło. Mamy zielone światło i uwaga! Skacze mistrz świata w małej skoczni. Trzyma w powietrzu, uwaga, uwaga, leci, leci, leci i ładny skok, ponad 95 metrów. Wyraźnie za 95 metra Piotr Żyła uzyskał 97 metrów. Metrów. I ładny skok w wykonaniu naszego mistrza świata. Zobaczcie, jak sobie poradził, biegnie w powietrzu, a także przy lądowaniu. Od 17,5 do 18,5. Ładne skoki Polaków. Mamy i w tej chwili Żyła na pierwszym miejscu. Piotr Żyła. Dwa rozbiegu. Stefan Reiner z Austrii. I uwaga, uwaga, kolejny Polak na wędce, Dawid Kubacki. I już jedzie, uwaga. Leci. I daleki skok Dawida. Ładnie stylowo Dawid Kubacki. Dawid skoczył 95 metrów. Tutaj widzimy jego skok. Dokładnie na punkcie kadry lodowej. Za chwilę zobaczymy, jak zostanie oceny. I które miejsce zajmie? Mamy miejsce czwarte z awansem do drugiej serii. Na czwartym miejscu Dawid Kubacki. Laktery Żyła i Pciogru. Na wędce mamy Turka, Patik, Arda i Pciogru. Zobaczymy, jak skoczy. Jak mu pójdzie. I daleki skok, 95 metrów do pokoła skoczył. No i to był za chwilę zobaczymy w pokusce. Bardzo ładny skok Turka. Uzyskał 96,5 metra. 95,5 metra mamy. I proszę zobaczyć, zobaczymy, na którym miejscu będzie. Wiatr posprzyjał. Punkt odjęte. I jest na 9 miejscu. No tak, 107 i 1,1 punktu. A za chwilę pojawi się kolejny Polak, ale to za chwileczkę. I już za chwilę kolejny z Polaków usiądzie na belce. Przed nami Maciej Kot. Uwaga! Maciek siedzi już na belce. Wieje z tyłu. Zobaczymy, czy uda mu się wystartować. Cały czas wieje mocno z tyłu. Zobaczymy, czy uda mu się skoczyć. A minutę na oddanie skoku. Czy uda mu się zdążyć za pierwszym razem? Za chwilę zobaczymy. Wieje z tyłu i jest zielone światło. Warunki się zmieniają. Mamy wiatr z przodu. I uwaga, jedzie. I Maciej Kot na progu jest w powietrzu. I uwaga, jest daleki skok Maciej Kot. Około 100 metrów. Ale poszedł. Kapitalny skok Maciej Kota. Zobaczymy, jak daleko skoczył. 101,5 metra. Kapitalny skok Maćka Kota. Wielkie brawa dla niego.
Zapisany skok. Wielkie brawa, Maciek. Wielkie brawa dla Maćka i tam macie powtórkę. Cieszę się, trener. Idealny skok Maćka. I oczywiście powinien objąć prowadzenie. Zobaczymy, z jaką notą. 118,40. Jeden punkt przed Żyłą i Ragnerem. A za chwilę kolejny Polak, Kasper Juroszek. I zobaczymy, jak jemu pójdzie tym razem. Zielone światło już się zapaliło. Trener dał znak. I już jedzie. I za chwilę będzie w powietrzu. Leci. I około 95 metrów. W wykonaniu Polaka. I za chwilę zobaczymy dokładną odległość. 101,5 metra. Tutaj macie powtórkę. 93 metry. Ładny skok w wykonaniu Polaka. Okoń za Kuczuka. Za chwilę zobaczycie. Tak. Widzicie rondowanie. I będzie, myślę, że około 18 miejsce. Tak, 18 miejsce. Jeszcze trochę i będzie kolejny Polak. W tamtej chwili. A już za chwilę kolejny z Polaków. A Belce usiądzie Klemens Morańko. I siedzi już na Belce. Klemens Morańka. Już jedzie. Wnosiło go na prawą stronę. Około 100 metrów wykonania kręsa. 97,5. I tutaj możecie zobaczyć całą powtórkę. Ładny skok, powinien być w okolicach 5 miejsca. Za chwilę zobaczymy. Trzeba będzie odjąć. Okolice 5 miejsca, myślę. Tak, 7 miejsce. Aktualnie na 7 miejscu, no to 112,4. I kolejny z Polaków, Aleksander Zniszczuk. I już jedzie, zobaczymy jego skok. Jest w powietrzu, uwaga, uwaga, leci. Jest to jaki skok. Tak jest. Tak skaczą Polacy. I kolejny skok w okolicach 100 metrów. 99 metrów. W wykonaniu Polaka. 99 metrów. Powinien być w pierwszej trójce, zobaczymy. Jest drugi albo trzeci. Drugi albo trzeci, zobaczymy, który dokładnie będzie drugi. 117,9. A pół punktu za Maciejem Kotem. A przed nami ostatni skoczek dzisiejszej serii. Władimir Zagrawski z polskim trenerem Grzegorzem Sobczykiem. Lider klasyfikacji wraz z Elder Schwandenem. A tutaj możecie zobaczyć Sobczyka. I zobaczymy, jak mu pójdzie. Jak sobie Zagrawski poradzi, wie, jest z tyłu. Cały czas za mocno. Zobaczymy, czy uda mu się skoczyć w minucie. Czy będzie musiał zejść z belki. Za chwilę zobaczymy. Już ponad pół minuty czeka na skok. Jest, zmieniło się. Wiatr z przodu wieje. Jest zielone światło. 102 metry, żeby prowadzić. I zobaczymy, jak skoczy Bułgar. Jest w powietrzu. 97 metrów około skoczył. Za chwilę zobaczymy. Około 97 będzie. Jak się wydaje, 97,5. Tak, dużo się nie pomyliłem. 97,5 metra. Możecie zobaczyć, jak dokładnie skakał. Powtórce. Tak wyglądał jego skok. Ocena Grzegorza Sobczyka. Zobaczymy. Jakby się za wysoko wybił. W mojej ocenie. Jest
jest aktualnie na 9 miejscu, a za chwilę zobaczycie klasyfikację po pierwszej serii. Idziemy na drugim miejscu Maciej Kot, trzeci Aleksander Zniszczoł, czwarty Piotr Żyła, siódmy Dawid Kowalski, raz, dwa, trzy, czterech Polaków w dziesiątce, jedenasty Murańka, osiemnasty Kamil Stok. Czy będzie jeszcze jeden w trzydziestce? Na pewno mamy Uroczniu, Paweł Wątek 22 i 27 Kasper Juroszek. Patryk Adajczogru 21. Tak wygląda klasyfikacja 30 zawodników po pierwszej serii, drugiej już 8 Polaków, nie wszedł tylko Marcin Wróbel i czekamy na drugą serię. Widzimy się za chwilę. Pierwszy do 8 Polaków z drugiej serii przed Państwem Sper Juroszek. Przed nami Kasper Juroszek. Za chwilę go zobaczymy na gości, siedzi na belce. Jest, zapaliło się zielone światło. Jest, ruszył, widzimy na obrazie. I już jedzie. Jest powietrze, uwaga, leci. O, ale daleki skok! Około 98 metrów. 98 metrów czy będzie? Zobaczymy. 93 metry, a tak, teraz 8 metrów dalej. 8 metrów. Dokładnie tyle powiedziałem, 98 metrów. I tutaj macie powtórkę. Widzimy ocenę trenera, jego reakcję. Lata 221 i 40. I jest na drugim miejscu. A w tej chwili Stefan Maruszak. A przed nami kolejny Polak z drugiej serii. I już za chwilę Paweł Wącek. Siadasz na belce. Uwaga. Wieje mocno z tyłu. Trzymamy kciuki za Polaka. Wiejemy pod narty. Dobrze by było, jakby zmienił wiatr kierunek i zaczął wiatr pod narty. Ale wieje z tyłu. Zobaczymy, czy uda mu się skoczyć w pierwszej minucie. Dał na to szansę, ale małe. Zobaczymy. I uwaga, 50 sekund właśnie minęło. 51. 55. I w ostatniej sekundzie zapalone zielone światło. Nie jest tyło. Jest, ruszył. I za chwilę będzie pojedynek. Około 88 metrów. Przypomnę, w pierwszej serii Polak stoczył 94 metry, a teraz 91,5. Odgadł, nikt nie odgadł. No to czekamy na kolejny 91,5 metra. Innego zawodnika. Pawła Wąska. Dla Pawła Wąska. Zobaczymy, jakie zostanie ocenę. Trzy razy po 17 punktu. Stefana Reiner. Aktualnie na trzecim miejscu nota 222. Długości 102 metrów. Paweł Wąsek awansuje. A jeszcze chwilka i będzie kolejny Polak. A w tej chwili Patik Arda i Pciokru. I zobaczymy, jak pójdzie temu zawodnikowi. Mam dużo kibiców w Polsce, to, że ja też mu kibicuję i zobaczymy, ile skoczy. 96 metrów, a wyprowadzić wieje z tyłu. Czy uda mu się skoczyć? W pierwszej minucie jest zielone światło. 97. 97,5 do prowadzenia, 98,5. Około 90 metrów. Ja zobaczyłem dokładną modelę głośnika. 93 metry. No niestety zobaczymy. To nie jest poprawna. 91 metrów. 91 metrów. Zapraszamy jutro do kolejnej zobaczycie, zabawy. Jak tutaj wylądował. Moim zdaniem na to powinien być 17,5 punktu co najmniej. Mamy 17 i 16,5 nawet. Na pierwszym miejscu. I tutaj mamy klasyfikację po pierwszej dziesiątce. 30 zawodników. Zostało jeszcze 20. Tak to aktualnie wygląda. Mamy i
już za chwilkę kolejny reprezentant Polski. Zobaczymy na belce Kamila Stocha. I już za chwilę pojawi się na belce. Widzimy już na nim siedzi. I za chwilę odda swój skok. Wieje z tyłu, 95 połowy prowadzi. Jest zielone światło. I ruszył w dół. Jedzie. Leci. I około 95 metrów. Zobaczymy, jak skoczył dokładnie Kamil. 91,5. Zobaczymy, jakie dostanie noty. I ogólną ocenę. Noty po 17,5 punktu. Nota 224,3 jest na 5 miejscu. Gregor Duszpander, a na rozbiegu Japończyk Takeuchi. A przed nami kolejny Polak. Już za chwilę ujrzymy na belce Klemen Samurańkę. Już się szykuje do skoku. Zaczę na belce. Kto i pół aby prowadzić, wieje z tyłu. Kto jeden aby prowadzić. Cały czas wieje z tyłu. Zobaczymy, ma zielone światło. Kto i pół aby prowadzić. Kto jeden. I za chwilę będzie w powietrzu. Leci, uwaga, leci. I około 95 metrów. Uderzenie dłoni. Teraz zobaczymy, jak dokładnie skoczył. 92 metry. Dobry skok wykonał Kręsa. Już krócej niż w pierwszej serii. 16,5 zobaczymy, jakie dostanie oceny, jaka będzie końcowa ocena. Jego końcowa nota to 223,9, jest na miejscu 11. O, to klasyfikacja po 20-30 zawodników. Kamil 10, 11 będzie Murańka i później kolejny będzie też 12 Wąsek i 13 Juroszek. Czoło 20 zamyka Maruszak. 19 i w ciągu. A na belce siedzi już Władimir Zograwski. Przypomnijmy, że trenuje go polski zespół trenerski Grzegorz Sobczyk i Zapotoczny. Widzimy, że na wieje mu pod narty całkiem mocno, 103,5, żeby prowadzić. Czy zapali się zielone światło? Za chwilę zobaczymy. 104 metry do prowadzenia wymagane przez sędziów. 104,5 nawet, 105. Aktualnie mocno wieje pod narty. W takich warunkach raczej nie pozwolą sędziowie na oddanie skoku. I tak jest, mamy czerwone światło. I zawodnik musi zejść z belki. I mamy obniżenie belki do 5. Tej belki powinien za chwilę odbić się Władimir Zograwski. No chyba, że będzie kolejna zmiana. Zobaczymy. Mamy tutaj widok na skocznię. W tej chwili i za chwilę powinien pojawić się na belce Władimir Zograwski. I na belce mamy już Władimira. Uwaga, ruszył. Zobaczymy, jak daleko poleci, ale nie, to na razie jest przeskoczek, mała pomyłka tutaj. Władimir za chwilę pojawi się na belce. Tak, właśnie pojawia się na belce, zobaczymy, czy uda mu się skoczyć w pierwszej minucie, czy znowu będzie musiał zejść z belki. I uwaga, Władimir pojawił się na belce, zobaczymy, czy uda mu się ruszyć. Jeszcze minucie, tak, mamy zielone światło, do prowadzenia wystarczy 101,5 metra, 102, wieje mocno pod narty. Za chwilę zobaczymy, jak pójdzie zawodnikowi polskiego sztabu. Jest daleki skok, około 105 metrów. W wykonaniu Bułgara około 105 metrów mi się wydaje. Teraz zobaczymy, bardzo daleki skok. Około 105, 106,5, rekord skoczni. Rekord skoczni, 106,5 metra. 106,5, Władimir Zograwski. Kapitalny skok Bułgara. Tam stoi i cieszy się. 106 zadowolony polski trener, cieszy się Grzegorz Sobczyk, 106,5 metra, 257,3.
I już za chwilkę kolejny reprezentant Polski, Dawid Kubacki. Czy będzie kolejny rekord skoczni? Za chwilę się przekonamy. 204,95 metrów. Nie, bardzo mocno z przodu. Czy wykorzysta te warunki Dawid? Zobaczymy, czy dostanie zielone światło. Wieje mocno z tyłu, przypominam. Wieje mocno z tyłu. Z przodu, chciałem powiedzieć. Wieje mocno z przodu. Czy dostanie zielone? 107, 103,5, 107. I uwaga! Jest w powietrzu, Dawid leci. Jest daleko, będzie! 97, około 97 metrów. Oczywiście to był lody. Ale zobaczymy. Około 97. 96,5, tak. 96,5 metra Dawida Kubackiego. Tak, teraz zobaczymy, jaką dostanie noty. Jaka będzie końcowa ocena Dawida. Noty po 17,5, po 18,235,40. I Dawid nas machał przed chwilą. Tam idzie, a na rozbiegu Austriak, a za niedługo będzie kolejny z dwóch Polaków. I już za chwilkę kolejny Polak na rozbiegu skoczni pojawi się. Piotr Żyła, mistrz świata z małej skoczni. Zobaczymy, jak sobie poradzi na obiekcie w szczytku. Pierwszy serii był skok w miarę dobry. 97 metrów uzyskał. Czekamy na Piotrka. I Żywa już pojawił się na belce. I mamy 107 metrów do prowadzenia. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Czy uda się skoczyć tyle? Za chwilę się przekonamy. 106, aby prowadzić. 106 metrów wymaga na przestrzeni. 106,5 w tej chwili. Ruszył Polak. I już będzie za chwilę w powietrzu. Jest w powietrzu, leci Żyła. Żyła leci, daleki skok Żyła! Tak jest! Tak jest! Daleki skok Żyły! Daleko! Zaraz zobaczymy. 103 metry! 103 metry Żyły! Zobaczymy, czy wystarczy do prowadzenia. Chyba raczej nie. Powinno być co najmniej drugie miejsce. Czy będzie pierwszy? Czy nie? Będziemy zmierzyć. Jest pierwszy? Nie, zabraknie. Drugie miejsce. Drugie miejsce. 4,5 punktu zabrakło do prowadzenia. Jest na drugim miejscu Żyła. A za chwilę kolejny z Polaków. I kolejny z Polaków niszczą. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Wieje z przodu. 106,5 aby prowadzić. Jest na belce. Jedzie już. Za chwilę będzie w powietrzu. Tak, leci, 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 leci. To jaki skok! Tak jest! Tak skaczą Polacy w szynku. Kapitalna odległość. Około 105 metrów. 102,5. Żyły przedzi Żyłę, za chwilę się okaże. Zobaczcie powtórkę skoku Miszoła, kapitalne zawody w wykonaniu Polaków. I zobaczymy, czy uda mu się. Uwaga! I jest na drugim miejscu. Jest na drugim miejscu. Będzie już na pewno na podium. Polak na podium. Maciej Kot na rozbiegu. Kolejny z Polaków. Co trzy, żeby prowadzić. Za chwilę zobaczymy. 4 metry. To 3,5. To 3,5. Zmieniły się warunki. To 4,5, aby prowadzić. To 5. Kapitalne warunki na skoczni. Czy uda mu się je wykorzystać? Udało się. Około 100 metrów. Chyba jednak około 100 metrów.
momenty do wykonania Maćka Kota. Zobaczymy. 99,5 metra Macieja Kota. Za chwilę zobaczymy, na którym dokładnie skończy miejscu. Czy uda mu się wyjść na podium? Jest czwarty. No niestety, ale mamy albo będzie dwóch, albo będzie jeden Polak na podium. Za chwilę się okaże. Na pewno Polak na podium. Albo dwóch, albo jeden. Został Johansson. Za chwilę zobaczymy. Johansson. Oj, 108 metrów do prowadzenia. Musiał wyskoczyć o rekord skoczni. Czy uda mu się wykorzystać te warunki? Za chwilę zobaczymy. 105 metrów ma wyprowadzić. Zaraz zobaczymy, czy mu się uda. 105 metrów. Johansson w powietrzu. I nie ma tej odległości. Wydaje mi się, że dwóch Polaków będzie na podium. Albo dwóch, albo jeden. Albo dwóch, albo jeden. 99,5. Nie, będzie na trzecim miejscu na prawdopodobnie. Będzie trzecie miejsce. Będzie trzecie miejsce. Czy będzie czwarty? Dwóch Polaków czy jeden? Dwóch Polaków czy jeden? Dwóch Polaków na podium! Dwóch Polaków na podium! Drugi i trzeci, dwóch Polaków na podium, trzeci wygrywa Władimir Sokorowski. Czekamy na dekorację. Tak. Widzimy tutaj już przygotowania do dekoracji. Przypomnijmy, będzie dwóch Polaków na podium. Skocznie, proszę Państwa, wielki skok Władimira Sokorowskiego, rekordy skoczni. Wiele się działo. I chyba będziemy w telewizji, moi kochani. Chyba będziemy w telewizji. Trenerem Władimira Sokorowskiego jest... Czy będziemy w telewizji? Moi kochani, może się uda, może się uda. Może będziemy w telewizji, moi kochani. Oglądajcie, może będziemy. I mamy już czołową trójkę na skoczni. Widzimy, pozują do zdjęcia. I za chwilę przejdziemy do dekoracji, która jest jeszcze tutaj praktycznie przygotowana. I na trzech stopniach podium pojawią się dwóch zawodnicy polscy i jeden Bułgar, Władimir Sokorowski, trenowany przez Polaka. Czyli tak jakby trzech Polaków. Czy będzie trzech Polaków? Dwóch Polaków na podium na pewno. A czy będziemy w telewizji? Może tak. Może tak. I idą nasi skoczkowie, uwaga. Idą Polacy. Idą, czy przejdą do nas? Idą nasi, idą, idą. Idzie Żółka, idzie, idzie, idzie! Idą, 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 idą! Tak, widzimy, idziemy, idziemy! Jest, jest, jest! Tak jest! Tak jest! Jest! Tak jest! I mamy piątkę z Żółką. I z wszystkimi, z Niszołem i z Ograwskim. Na tej ręki chyba nie umieję dzisiaj. Tak jest! Tak się dzisiaj bawimy. Rozpoczynamy dekorację. Rozpoczynamy dekorację. Uwaga, uwaga, panie i panowie. Na miejscu trzecim za chwilę pojawi się reprezentant Polski. Uwaga, uwaga. Rozpoczynamy ceremonię dekoracji. Trzecie miejsce w zawodach zdobywa Piotr Żyła. Tak jest, Żyłko. Piotr Żyła na podium. Trzecie miejsce dla Polaka. Tak jest, trzecie miejsce. Drugie miejsce. Aleksander Zniszczoł. Drugie miejsce dla Polaka. Tak jest. Drugie miejsce dla Polaka. Przypomnijmy. Aleksander Zniszczoł. A zwycięzcą zostaje Gary Władimir Sokorowski, którego trenuje Polak Grzegorz Sobczyk. Władimir Sokorowski, zwycięzcą konkursu w sobotę na skoczni skali T w Szybku. Trwała dekoracja naszych zawodników, a także Władimira Sokorowskiego. I w tej chwili mamy
tak dobrze, żeby Piotr ruszyły, a wcześniej udokorowani zostali Aleksandry Pniszczoła, także Władimir Zagrawski. A za chwilę usłyszymy hymn Bułgarii. Panie i panowie czapki z głów, stoimy na baczność, hymn Bułgarii. Moi kochani, zawody w szybku, sobotę dobiegły końca, tak prezentuje się bilet na zawody, kosztował 60 zł na miejsce stojące, które znajdowały się po prawej stronie, zawody bardzo udane, dwóch Polaków na podium, jak mogliście zobaczyć. Także jeżeli takie odcinki właśnie podobają, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zachęcam też do zasubskrybowania kanału. Ja w tej chwili udaję się do Zakopanego, także zobaczycie też kilka odcinków Zakopanego. Ja udaję się tam na noc i w niedzielę wracam. Także na pewno zobaczycie przynajmniej jeden odcinek Zakopanego. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć! I got all this potential that's deep inside of me.